tej przestrzeni chiroquantum.net. Dziś zapytam Piotra Borowskiego, autora metod Mind Quantum i Chiroquantum, jak działa jego metoda chiropraktyki quantum. Piotr, dostajemy bardzo dużo zapytań. Jak to robimy? Czy nakładamy ręce, czy przez słuchawkę coś szepczamy? Jak SMS-y. Tak, jak doprowadzamy organizm osoby oddalonej o 1600, czasem 1800 km do równowagi i pomagamy pożegnać się z bólem lub wyrównać się coś w organizmie, bądź blokować. Jak to działa? Tak, myślę, że takie techniczne, czas na techniczne omówienie, jak to właściwie wygląda. Może zacznijmy od tego, jak to nie działa. Tak, myślę, że od tego zaczniemy. Na pewno nie jest to przekazywanie jakiegoś rodzaju energii, która ma sprawić jakieś cuda. Tutaj jest wszystko bardzo pod kontrolą. To nie jest tak, że coś rzucamy jakby w stronę tego klienta i patrzymy, a co wyjdzie. To tak nie ma. To jest bardzo konkretne rzeczy są robione. Czyli nie jest to przesyłanie żadnych energii, żadne czary-mary, wręcz powiedziałbym... Wpływanie na umysł, tak? Szeptanie przy tak, co ma myśleć, tak, co ma właśnie czuć. Ludzie są czasami tak zadają pytania, czy to jest wpływanie na wolę albo na sposób myślenia człowieka, że już nie ma tej choroby. Nie, nic takiego nie jest. Ci chodzi o metodę chiropraktyki quantum. Tak, mówimy cały czas o mojej metodzie i tutaj nie działamy w ogóle na wolę czyjąś. Jedyne co faktycznie, jeżeli mówimy o czynniku woli, to jest to, że organizm wyraża wolę przyjęcia stymulacji. Tak, aczkolwiek jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wyraził wolę, że nie chce, ponieważ jest to coś dobrego. To jest z tej stymulacji i teraz właśnie, teraz to jest coś pozytywnego dla organizmu i on się na to godzi. Tylko pod takim założeniem w ogóle coś możemy robić. Znaczy w ogóle nie da rady inaczej, dlatego że zaraz dojdziemy do tej techniki. Zaraz dojdziemy do techniki, jak to się robi i się okaże, że nie da się przeciwdziałać organizmowi, nie da się zrobić coś wbrew woli organizmu, czy wbrew woli klienta. Wbrew dobru organizmu. Czy dobru. Dlaczego nie da się tego zrobić? Dlatego, że my korzystamy z sił własnych organizmu, z tych sił, które odpowiedzialne są za autoregulację i odnowę. Więc to jakby z założenia się inaczej nie da. Ale teraz tak wracamy, czym to jeszcze nie jest. Nie jest jakieś zamawianie, nie stosuje się tutaj odczynianie, nie stosuje się tutaj jakiś kadzideł. Tak, czy palenia czegoś, nie wiem, no żadnych ziół, nie ma tutaj jakichś, nie wiem, zaklęć, jakichś znaków, no nic z tych rzeczy. Run. Czy run, tak. To jest czysta biomechanika, tyle że na odległość. Zaraz dokładniej przybliżymy, co to znaczy czysta biomechanika, natomiast wydaje mi się, że warto by się skupić, co to znaczy na odległość, bo to ludzie, dla nich jest to mało zrozumiałe, powiedzmy. Czasami jest tak, że rozmawiamy z kimś, a on myśli, że my będziemy na odległość, to znaczy ręce będą nad jego ciałem. Że nie, że dotykamy, tylko nad ciałem. Nie, to w ogóle nie, to nie tak. To może być, nie wiem, 2000 km. To już zostało sprawdzone, że działa na ludzi w Stanach Zjednoczonych, robiąc... A z Europy. Z Europy. Także tutaj jakby ta odległość jest, nie ma znaczenia i to jest w tym, pomimo że może na początku bardzo dziwne dla kogoś, to jest piękne, dlatego że słuchajcie, no omijamy wszystkie problemy związane z dojazdem, z zakwaterowaniem i z umówieniem się na wizytę, bo jeżeli jest paląca potrzeba, to człowiek mówi tak, aha, tutaj dostanę wolne z pracy, tutaj wyjadę, ale pytanie, czy będą na przykład wolne miejsca w hotelu,
wolne w gabinecie przerobowe i to wszystko trwa. A to, najczęściej, to jest taki rodzaj terapii, w którym nie robi się czary mary i już jest ktoś zdrowy, tylko to jest proces, dlatego że się coś stymuluje, organizm odpowiada, coś się goi i za chwileczkę znów się stymuluje i w ten sposób to trwa. I to musi trwać i to wydaje mi się, że to jest najlogiczniejsze, co może być. Logiczne też jest, a powinno być dla wielu, że jeśli pracujemy na dany problem przez wiele lat, czasem dziesiątek lat, to nie zniknie on po wstrzyknięciu palcem bądź powiedzeniu zaklęcie, o co nas czasami podejrzewają ludzie. Tak, bo jak na odległość to muszą być czary-mary. Dokładnie, nawet jeżeli się robi operację, to nie jest tak, że dzisiaj idę na operację, a jutro już wychodzę. To są konsultacje, to jest sprawdzanie przed, po, przygotowywanie pacjenta do tego, że chirurg na przykład zrobi jakąś operację, a po operacji jest rekonwalescencja i dochodzenie do siebie. I też powiedzmy sobie, operacja nie robi wszystkiego, operacja naprawia jakiś konkretny, najczęściej największy problem, a całą resztę trzeba sobie, nie wiem, doćwiczyć czy coś robić. Suma summarum i tak zajmuje to bardzo dużo czasu. To czas jest potrzebny. Można wyregulować cały organizm. Tylko stawy kręgosłupa, ale również ukrwienie segmentów, unerwienie, odprowadzanie nieczystości, układ limfatyczny, więc wszystko to, co naokoło, czego na przykład w trakcie jakichś zabiegów nikt nie jest w stanie zrobić. Twoja metoda naprawdę w moim odczuciu i w moim przekonaniu i w moim doświadczeniu przebija bardzo wiele różnych zabiegów czynionych dla regulacji organizmu. Jednym. Tak, bo znaczy ja może jeszcze tylko dopowiem małą rzecz a propos jeszcze tego na odległość. Bo to na odległość daje nam niesamowitą możliwość działania na kogoś na przykład wtedy, kiedy wypoczywa. Bo przyjedzie zmęczony gdzieś i wtedy potem dopiero i robi zabieg, później musi wracać i tak dalej. Natomiast tutaj robi się tak, że zazwyczaj w trakcie snu, kiedy organizm się regeneruje, bo sen jest przede wszystkim, służy do regeneracji, więc człowiek leży, jest w odciążeniu, organizm się naprawia i jeszcze jest w trakcie autoregulacji. Ja bardzo często miałem tak, że po zabiegu ktoś mówił, wie pan co, wyszłam od pana i powiem, że było piękne słońce, i chciałem pójść, nie wiem, gdzieś do parku czy gdzieś, po prostu ległam plackiem, 3 godziny spałam. Dlaczego? Bo organizm wymuszał autoregenerację. Bo dla organizmu jest najważniejsze poradzić sobie z problemem, a to, że jest ładne słońce, to dla niego to jest obojętne, wreszcie ma możliwość się naprawy. Także to jeżeli, to chyba ten na odległość żeśmy już wyczerpali, tylko jeszcze może by powiedzieć właściwie dlaczego, jak to się dzieje, nie? Że można na odległość, właśnie. Bo to jest dla wielu niezrozumiałe. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład czujemy, że zaraz coś się zdarzy. Czujemy, że zaraz na przykład zadzwoni do nas rodzic albo jakiś kumpel. Albo czujemy, że coś się wydarzy, na przykład coś niedobrego, albo coś dobrego. Albo nawet nie czujemy, ale myślimy o kimś intensywnie. Ja na przykład czułam taką sytuację, że myślałam o kontrahencie, którego spotkałam w momencie przypinania roweru, kierując się właśnie na tą piękną plażę. I w życiu nie pomyślałabym, że człowiek, który mieszka stąd 100 km dalej, w tym samym momencie, w tym samym miejscu będzie przypinał swój rower. Więc to są zasady działania tak naprawdę naszego świata, fizyki kwantowej, czyli przyciąganie się pewnych elementów. No, to jest niepodważalne prawo, o którym mówił już Newton 100 lat temu. A co ty powiesz na ten temat jeszcze? Właśnie, teraz mówiliśmy o czymś, co występuje samoistnie, przypadkowo. Niektórzy bardziej są otwarci na to, niektórzy mniej, ale takie zjawisko na pewno, z kim nie porozmawiamy, to w jaki sposób powie, że to istnieje. A teraz mówimy o tym, że chcę powiedzieć o tym, że jeżeli ktoś ćwiczy to świadomie, łączenie się z żywym organizmem, no to trzeba podkreślić z żywym organizmem. Zwierzętami, roślinami również. Tak, ale już stół nie będzie działał. Nie to, będzie, tak, to, nie na, będzie to nam się nie samoregulował. Tak. Nie ma tych mechanizmów. Dlatego z żywym organizmem, jeżeli się ćwiczy kontakt, to się go wyćwiczy. Wszystko, co się ćwiczy. To powiem tylko, że ja ćwiczę od 22 lat. Ponad właściwie, tak? Także jest to coraz lepsze. Ja pamiętam, jak kiedyś to było tak, że były 3 metry, że było 5 metrów aż.
ileś tam naście, 20 lat temu, aż się okazało, że granice przestają istnieć. No nie wiem, jakby to było, gdyby na przykład ufoludek z obcej galaktyki wysłał na maila: słuchaj, chcę zabić. Nie masz takiego zielonego. No, to jeszcze nie wiem. Natomiast spokojnie, na całej Ziemi to działa. Jest to kwestia po prostu ćwiczenia. Przełamanie to barier umysłu, to tylko nam się wydaje, że się nie działasz swoją... Ja również w tej metodzie, swoją świadomością na organizm żywy, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę, czy to jest roślina, dotykając tak naprawdę systemów regulujących jego działanie i usprawniając te systemy, bądź podpisując je w ogóle do działania, bo przecież bywa tak, że ktoś ulega na przykład wypadkowi, jego organizm się reguluje do około 20-30% i się zatrzymuje. Masz też jakąś teorię, dlaczego on nie idzie dalej, skoro ma te mechanizmy regulujące? Poczekaj, bo to bardzo wybiegasz do przodu. Więc tak, muszę cię dzisiaj chyba stopować. Więc mamy omówione, że działa na odległość. Mamy omówiony jakby sens tego, że łączymy się świadomie z drugą osobą. Natomiast teraz co my robimy? I tutaj jest tak. Działamy na podstawie tego, że organizm jako ekosystem ma własne mechanizmy autoregulacji i utrzymania się przy życiu. Człowiek ma pies, roślina, a stół nie ma. I my wchodząc w kontakt z tą, istotą, z tą osobą, stymulujemy do działania autoregulator. Ten, który jest odpowiedzialny za to, żeby coś wygoić. Teraz, co to jest za mechanizm? Jeżeli spadniemy z roweru, to mówimy: o, na 3 dni mi kolano bolało, w krzyżu łupało, gdzieś tam trochę w szyi, ale coraz lepiej i przeszło. Dlaczego? Dlatego, że autoregulacja organizmu zadziałała i organizm jest w stanie sobie krwotoki wewnętrzne naprawić, odblokować jakieś zaciągnięte więzadło albo naczynie krwionośne, ustawić kość. Co więcej, mało kto chyba zdaje sobie sprawę, że organizm jest w stanie strawić na przykład wypuklinę dyskową, co próbuje cały czas robić. Tylko że czasami mechanizmy, które tworzą tą wypuklinę, są szybsze i my to odbieramy, że ona się tworzy, ale tak naprawdę jest to rachunek strat i zysków, których przeważają straty, czyli uszkodzenie tego dysku. Tak samo jest ze zwyrodnieniami. Organizm też trawi zwyrodnienia, jeżeli może. Ja miałem takie przypadki, że w momentach, w których udawało się odblokować przyczynę, która tworzyła to zwyrodnienie, najczęściej były to przeciążenia w tym miejscu. Jak się przeciąża, no to powstają stany podrażnieniowe, zapalne i tworzy się zwyrodnienie. Jeżeli się to odblokuje, to organizm natychmiast sam, bez żadnej już stymulacji, trawi to, co jest nadmiarem, co jest niewłaściwe według kodu DNA. Może teraz się zastępuję, podsumujmy. Jak to działa? Kontaktujemy się z żywą istotą, człowiekiem, rośliną, zwierzęciem i stymulujemy... To tak, czyli mamy na odległość, kontaktujemy się z taką osobą i w tym momencie stymulujemy jego system autoregulacji do tego, żeby coś się wydarzyło. I teraz tak, to nie można tak powiedzieć: organizm, słuchaj, nie wiem, wylecz się na przykład z dyskopatii. To tak nie działa, bo on, to nie jest ten poziom komunikacji, on tak nie działa, on ma swój własny kod. Jeżeli powiesz, jeżeli zastymulujesz go, ale to trzeba mieć wiedzę, mieć wiedzę z anatomii, z fizjologii, biomechaniki i z tego, co się robi. Ja nie mogę się wziąć na przykład... I stąd nasze wykształcenie chiropraktyczne. Tak, nie mogę się wziąć w tym momencie za na przykład naprawianie grypy. Dlatego, że to jest jednostka chorobowa, która została określona przez lekarzy i ona jest w ten sposób leczona. Natomiast organizm nie odbiera tego. On może na przykład określić, że ma zaburzoną autoregulację temperatury. I jeżeli to się zastymuluje, to autoregulacja zacznie działać. I oczyszczanie przy takim. I na przykład, tak, no tam szereg można zrobić rzeczy biomechanicznych, takich jak usprawnienie oczyszczania czegoś do krwienia, ale nie można mu powiedzieć: usuń grypę, bo to jest dla niego totalnie niezrozumiałe. My się poruszamy się w granicach tego, co organizm jest w stanie zrobić, na ile my to rozumiemy, co on jest w stanie zrobić. Ja na razie jeszcze nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić, jak naprawienie grypy. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, że na przykład
zregeneruj sobie więzadło, ale to też nie będzie tak od razu. Ja na początku, jak robiłem próby, to się nie dało tego zrobić. Zregeneruj więzadło, cisza, nic nie robi, nie ruszał do pracy. Co trzeba było zrobić? Trzeba było zrozumieć dogłębnie od mechanizmów, co to znaczy, że on regeneruje więzadło. To znaczy, że regeneruje cały układ krwionośny uszkodzony, włosowaty przede wszystkim i układ krwionośny. Robi te ślizgi. Musi, na przykład, jeżeli tam są włókna w takim więzadle, to one muszą do siebie dostawać, bo on nie zrośnie czegoś, co od siebie odeszło. Musi być doprowadzone wszystkie, przede wszystkim krwią, ale wszystkie składniki, które są potrzebne do tego, żeby on to więzadło mógł zrobić, i musi być zlikwidowane naprężenie, które spowodowało uszkodzenie tego. No jeżeli to był wypadek, to nie, ale czasami jest tak, że ono się cały czas uszkadza, bo coś go ciągnie. I to wszystko trzeba wiedzieć i to wszystko zrobić, żeby taki organizm... Analizować. Tak, no mieć to w głowie, że to o to chodzi, i wtedy dopiero organizm ruszy. Także nie robimy rzeczy, których nie rozumiemy. Tego się nie da. Jeżeli nie znamy tak naprawdę przyczyn czegoś, to tego nie zrobimy, bo nie dogadamy się z organizmem. Właśnie, widzę jeszcze do tego, że on czasami ruszy, dajmy na to po wypadku, zaczyna regenerację i staje. Tutaj zacząłem już mówić, że przerwałeś. W związku z powyższym wróćmy do tego tematu, bo jest bardzo ciekawe, dlaczego organizm, który ma mechanizmy regenerujące, nie stymuluje się dalej ponad na przykład 30, czasem 40% zagojenia rany. Tak, no obserwujemy to, prawda? Jeżeli się troszkę skaleczymy, to za 5 dni śladu nie ma i nie będzie. Natomiast jeżeli jest to jakaś głębokie uszkodzenie, to będziemy mieli bliznę. To znaczy, że organizm nie zagoi się do końca, ale jeśli zastymulujemy to, to blizna zniknie. To już jest dość powszechne, to już wiemy, są różne metody stymulacji skóry, tak żeby blizna zniknęła. To jest prosty przypadek. Ale bywają takie, że jest, marze się to miesiącami, tygodniami, jest jakiś tam problem. I tutaj dochodzimy do wniosku, że czasami nasze własne przekonania, nasze własne ograniczenia powodują problem w działaniu tego samoregulującego się mechanizmu organizmu. I tutaj zdradzę mało... Nie, bo wyprzedzasz znowu i znowu nie będzie wiadomo, o czym mówimy. To są pewne przypuszczenia, bo nie wiemy, dlaczego tak naprawdę ten organizm nie idzie do przodu. Tego nie wiemy. On idzie, zrobi z 30%, może 40% i tyle. Ja może na palcach jednej ręki bym powiedział, komu po dużym problemie naprawdę wszystko przeszło. Czasami mówią, że przestało boleć, o wszystko przeszło. Później się okazuje, że za 10-15 lat to wychodzi. Więc nie, to nie idzie dalej. I teraz my tylko mniej więcej możemy sobie mniemać, że prawdopodobnie chodzi o czynniki psychoemocjonalne. Ktoś może powiedzieć, że dlatego, że tam już wiele różnych teorii jest, że ja może na przykład posłużę się takim amerykańskim psychologiem Aleksandrem Lowenem, który zbudował bardzo, bardzo dobre podstawy pod teorię, mówiącą, że tak naprawdę za wiele naszych postaw, czyli skrzywienie kręgosłupa, odpowiedzialny jest typ myślenia. Czyli jakby możemy się podeprzeć wiedzą medyczną, psychologiczną i powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli coś się dzieje i się nie do końca naprawia, to leży u podstaw jakiś rodzaj przekonania. Też mamy takie zdarzenia, że podczas jakichś wielkich kataklizmów, jakichś pandemii i tak dalej, jeden się zarazi, drugi nie. Ktoś pracuje w szpitalach charytatywnie i się nie zaraża. I co? No można powiedzieć, że jest świetny układ obronny, no a ten drugi miał świetny i go tam ścięło. Być może właśnie to leży w tej naszej psychoemocjonalności. W każdym razie tam należałoby, uważam, szukać, dlaczego tak się nie dzieje. Ale jeżeli klient do nas przychodzi i prosi, żeby pomóż, bo mój organizm nie poradził sobie z tą rwą kulszową i dalej boli, to znaczy, że on świadomie, jakby jako całość psychoemocjonalna, do nas przychodzi i prosi o pomoc. I to znaczy, że w jakimś stopniu jest gotowy uwolnić się też od tych psychoemocjonalnych czynników. Przede wszystkim fizycznie. Podsumowując, jeśli macie więcej pytań, zapraszamy na stronę www.chiroquantum.com i do zobaczenia. Do zobaczenia.